Tak, ja wyłączyłem. Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. No właśnie, czy młodzieży potrzebne jest prawo jazdy w 2023 roku? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać ze znakomitymi gośćmi z Wami w studio. Włodzimierz Ziętarski. W sprawach młodzieży absolutny autorytet. Niewątpliwie. Tyle różnych generacji młodzieży wychowałeś i miałeś z nią do czynienia, że jesteś wręcz mentorem młodzieżowym. Poza tym jestem osobą, która pamięta. Słuchaj, te początki w ogóle tej generacji, całej miłości do samochodu i do prawa jazdy. Myślałem, że w ogóle pamiętasz początki młodzieży. Jakbyś tak powiedział, czułbym się zaniepokojony. Są z nami także w połączeniu internetowym panowie Stanisław Danielak oraz pan Bartłomiej Danielak. Zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa.
Szkoła Kierowców Auto Danielak, ojciec i syn Płock. Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witamy. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Będziemy się dzisiaj zastanawiać, do czego młodzieży potrzebne jest prawo jazdy w 2023 roku. A zaczynamy jak zwykle od materiału wstępnego, zapowiadającego dyskusję. Krzysztof Ledzion. Czy młodzieży potrzebne jest prawo jazdy? Pytanie może być uznane za prowokacyjne, bo przecież każdy chce je mieć. Jest nam niezbędne do pracy, jest gwarancją wolności podczas podróży prywatnych i zawodowych, podobnie jak egzamin maturalny, jest synonimem wejścia w dorosłość. Tylko czy rzeczywiście sugerowane powyżej odpowiedzi są aktualne i prawdziwe w oczach młodych ludzi? W branży OSK najczęściej uzasadniamy spadającą liczbę klientów na kursach prawa jazdy demografią w Polsce. Ale czy nie powinniśmy sięgnąć głębiej, aby wyciągnąć prawidłowe wnioski wymagające pracy nad ofertą, świadomością i specjalizacją naszych szkół jazdy? Czy w dobie powszechnej pracy zdalnej oraz skracanego tygodnia pracy prawo jazdy jest niezbędne do osiągnięcia celów i ambicji zawodowych? Czy idea i legislacja zmierzająca w Europie do radykalnego ograniczenia samochodów w mieście wpłynie na zainteresowanie kursami na prawo jazdy wśród młodych ludzi? Czy kierowanie pojazdem mechanicznym, które subiektywnie dla młodych ludzi wiąże się ze stresem, niebezpieczeństwem, zanieczyszczeniem środowiska, jest wyzwaniem, które warto podjąć? Czy popularność coraz szerszej gamy urządzeń transportu osobistego jest konkurencją dla tradycyjnego prawa jazdy? A co z archaicznymi i nielogicznymi dla młodych ludzi programami nauczania? Jak na decyzje przyszłych kierowców wpływają astronomiczne ceny samochodów? Coraz częściej słychać, po co mam robić prawo jazdy, skoro nigdy nie będzie mnie stać na samochód. Zapraszamy do dyskusji. Zapraszamy do dyskusji przede wszystkim Was, drodzy widzowie. Napiszcie Waszym zdaniem, do czego młodym ludziom potrzebne jest prawo jazdy w 2023 roku. A ja, pozwolicie, Włodku, panie Stanisławie, oddam głos najmłodszemu spośród nas, nieprzyzwoicie młodemu Bartkowi. Bartku, ale oczywiście jak najbardziej na serio. Czy młodym ludziom w 2023 roku potrzebne jest prawo jazdy? Ja uważam, że jak najbardziej potrzebne jest prawo jazdy. Daje wolność, gwarantuje też, myślę, lepsze warunki w zatrudnieniu. No i jeszcze taki aspekt, o którym tu nigdy nikt nie wspomniał, jazda samochodem może być przyjemna, no bo jak w końcu nie za młodu, to kiedy? Jak nie za młodu, to kiedy? Jak nie uczyć się za młodu, to kiedy się uczyć, nie, Włodku? No na naukę jest zawsze czas, jest takie powiedzenie. Pięknie. No ale nie, prawo jazdy podczas uniwersytetu trzeciego wieku to nie jest najlepsze rozwiązanie. A chyba. Zdarzają się takie zdarzają przypadki. Się, ja wiem. Tak, dlatego że nagle widzisz, to jest bardzo ciekawy przykład, bo się nagle okazuje w pewnym wieku, że człowiek nie daje sobie rady bez dodatkowego środka lokomocji. Tak, wsiąść do tramwaju zatłoczonego, do autobusu może być ciężko. Masz swój samochód, jesteś panem trochę samego siebie i starsi do tego dochodzą. Bo to chyba tak jest, panie Stanisławie, prawda? Że okej, inaczej sformułuję to pytanie. Panie Stanisławie, czy zdarzają się u was osoby w podeszłym wieku na kursach na prawo jazdy? Tak, tak, zdarzają się i z tym prawem jazdy jest tak, że ono jest potrzebne w każdym wieku. Jak ktoś to zaniedba za jakimś młodzieńczym, później przychodzi okres jakiś średni, no i na starość, jeżeli ewentualnie drugi partner, mąż, żona odchodzi z tego świata, czyli jest potrzeba dowieźć wnuczków, to się okazuje, że te osoby mówią, mamy zaległości, nadrabiamy je. No najstarsze osoby, które my szkoliliśmy, były nawet około 70 sobie całkiem dawały radę i zdobyły to prawo jazdy, jeżdżą. Mi się to bardzo podoba, Włodku, bo często mówimy o tym, że prawo jazdy albo na przykład internet lub kwestie cyfrowe nie są dla starszych ludzi. No, sami są, no, sami ich wykluczamy, mówiąc w ten sposób. Ale ja też, jak mam coś załatwić w komputerze, to dzwonię do mojego wnuka. I dla niego to jest pach, 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 już jest gotowe, a dla mnie jest to przejście. Ale to, co pan powiedział przed chwilą, nasunęło mi taką myśl. Zwróćcie uwagę,
że tak auto prędko od nas nie odejdzie. Mhm. Dzisiaj to jest tak, rodzisz się często w samochodzie, ale na pewno do szpitala jedziesz samochodem zazwyczaj. I potem ślub bierzesz... Rodzisz się często w samochodzie, tak zapamiętam ten program. Tak, zdarza się. Dalej, jedziesz do ślubu samochodem. Na pogrzeb też cię wiozą samochodem. Ten samochód jest obecny w każdym fragmencie naszego życia. No. Dokładnie, dokładnie tak. To jest świetny argument. Rodzisz się w samochodzie, na pogrzeb wiozą cię w samochodzie. No tak. Prawo jazdy jest niezbędne, żebyś wiedział, czym cię wiozą. Na szczęście jasne, że nieboszczyka tak. Nie pytają. Natomiast słuchajcie, już mówiąc w tej chwili zupełnie na poważnie, chociaż to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, jak rozmawialiśmy, to też było wbrew pozorom na poważnie. Popatrzmy na to, jakie są w tej chwili trendy na świecie i proszę, komentujmy je na bieżąco, bo moim zdaniem nie ma żadnego powodu, żeby te trendy nie dotarły także do nas. Popatrzmy na prezentację, o ile mniej i dlaczego. Wybraliśmy różne państwa. No, mam nadzieję, że nam jest prezentacja. Okej. Stany Zjednoczone. To są dane The Washington Post. Prawo jazdy w wieku 17 lat. Specjalnie rozpoczynamy od państwa, które no tradycyjnie jest zawsze uznawane, Włodku, podpowiedz mi. No jako taki masowej motoryzacji. Kolebka masowej motoryzacji, dzięki. No i popatrzcie proszę, to są tylko jedne z danych, a mają to doskonale opracowane. To 62%. 62% w 1997 roku osób w wieku 17 lat miało prawo jazdy. Aha. W roku 2020 45%. No mamy ogromny spadek w kraju, w którym, tak jak powiedzieliście, Stany są kolebką motoryzacji, no i tradycyjnie właściwie każdy tam uczył się jeździć, de facto mając już tak naprawdę prawo jazdy. Prawo jazdy było tam bardzo łatwo zawsze dostać. Jeszcze jesteśmy daleko od Polski na razie. Popatrzmy też na Australię, kraj, w którym wydawałoby się, że prawo jazdy jest niezbędne do tego, żeby funkcjonować, prawda, ze względu na odległości. I też mamy tutaj ogromny spadek pomiędzy rokiem 2000 a 2021 z 77% do 65% to jest prawo jazdy w wieku 20-25 lat. Panie Stanisławie, no to tak zawsze byliśmy wpatrzeni w te Stany, jeśli chodzi o motoryzację, Route 66 i tak dalej. No, są to dane, które dają do myślenia, prawda? No tak, na pewno ta tendencja, oby się nie przeniosła na polski rynek, ale pewnie nieuchronnie będzie to się tak zmieniało. No czym to jest spowodowane? Ja wspominając swoje młodzieńcze lata, ja czekałem na te prawo jazdy, marzyłem. Dzisiaj młodzież, jak się obserwuje, to niejednokrotnie pod namową rodziców, że tak należałoby mieć ten dokument, ale takiego dążenia, takiego zaangażowania, determinacji nie ma. Być może, nie wiem, mają świadomości, że kiedyś będą pracowali zdalnie, home office, może to powoduje, może mają jakieś inne zainteresowania. Ciężko powiedzieć, ale takich bezpośrednio osób, które chcą, które pragną, to widać ich, to od razu się wyróżniają z grupy, bo oni mają zupełnie inne nastawienie tego prawa jazdy. Mają bardzo pozytywną motywację, jasne. Tak, tak. Idźmy dalej, to teraz przechodzimy do Europy i kilka takich danych europejskich, które są rzeczywiście no wręcz szokujące, o wiele nawet bardziej niż dane amerykańskie czy australijskie. Pokażmy to, mamy już ten slajd wyświetlony. To jest następny slajd. Prezentacja już jest, ona powinna się zmieniać. Świetnie, to jest Belgia. Rok 2021 do 2022, 6,5% spadek, a w ogóle w okresie 20 lat w Belgii, w dość, Włodku, kompaktowym państwie, prawda? Mhm. Mamy wśród 20-latków 25% spadek. Może dlatego, że kompaktowe państwo, że no, wszystko mają na wyciągnięcie ręki. Ale ja bym tylko nie sprowadzał do tego, tego argumentu. Zwróćcie uwagę, dla pana, dla mnie,
samochód w ogóle był generalnie przeżyciem. To była pasja, chciało się to mieć. Dalej chciało się dziewczynie zaimponować, niektórzy sąsiadom zaimponować. Z motocyklami było to samo. Teraz moje wnuki nie chcą robić prawa jazdy. I to jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja myślę sobie, że w ogóle zmienia się cały świat wokół nas i oni mają swoje inne mody, swoje inne zainteresowania. Teraz jest internet, ale słuchajcie, w pewnym momencie zobaczycie, będzie tak, że będą wracali do jakiegoś środka lokomocji, no bo muszą się poruszać. Muszą się poruszać, muszą wyjść do świata realnego. Ja chciałbym zapamiętać to z tego, co powiedziałeś, do drugiej części naszej dyskusji, jakiś środek lokomocji. To stwierdzenie, ten związek frazeologiczny będzie stanowił dla nas za chwilę drogowskaz. Witam serdecznie naszych odbiorców, naszych widzów. Wieńczysław Błabęcki, który napisał: seniorzy zamieszkujący na prowincji nie mają wyjścia z racji wykluczenia komunikacyjnego. Oczywiście prawo jazdy pozostaje jedyną drogą do pewnej niezależności. Wracamy do prezentacji. Mamy kolejny kraj. Szwajcaria. To jest ciekawe. Mniej osób i jeśli w ogóle, to później. W pierwszej dekadzie XXI wieku młodzi Szwajcarzy uzyskiwali uprawnienia w wieku 18-19 lat. Obecnie czekają do 20-25 roku życia. Czy taki trend, Bartku, widać też u nas? Czy to jest tak, że młodzi ludzie, nie wiem, tak jak ja, czekają... Kiedy ja robiłem prawo jazdy, można było uzyskać dokument w wieku 17 lat. Więc ja zapisałem się na kurs na prawo jazdy tak, żeby, nie wiem, 2 tygodnie po urodzinach zdawać egzamin. Tak wyczekiwałem. Czy widzisz to u was, że to nie są wyłącznie 18-latkowie? Szczerze mówiąc, to u nas na rynku płockim, wiadomo, nie jest to jakoś wybitnie zauważalne, że przychodzą osoby na przykład, że czekają do 25 roku życia. Raczej to są osoby, które faktycznie mają 18 lat albo niewiele po. Ale tak jak u nas, tak sięgnę pamięcią, to raczej jest tendencja taka sama. Tak? Jest tendencja ogólnie spadkowa wyrabiania prawa jazdy, ale nadal są to 18-latkowie najczęściej. Ale zwróćcie uwagę, ja mówię, wróć, jeżeli pozwolisz, do Szwajcarii. Bo tośmy tak lekko się przesunęli nad tą Szwajcarią, ale zwróćcie uwagę, ta myśl przyszła mi dopiero tutaj, w studiu, jak to zobaczyłem. Zwróćcie uwagę, oni na początek mają 18-19 lat. No i to prawo jazdy nie jest potrzebne. Mówimy tak, nie mamy. Potem nagle do tego wracają. A zwróćcie uwagę, co jest po drodze. Po drodze jest pewien chęć zdobywania przestrzeni. Tak jest. Dzisiaj jest tak, siedzisz w domu i za pomocą komputera i całej wirtualnej rzeczywistości i różnych sztucznych inteligencji, które zaraz przyjdą, on nie musi się ruszać z miejsca, żeby się przenosić wirtualnie. Potem mu zacznie tego brakować. Oni są bardzo wyrafinowanym społeczeństwem technologicznie. Zaczyna im brakować i chcą wrócić do rzeczywistości. To, co pan powiedział, właśnie, że będą wracać, bo chcą mieć bezpośredni kontakt z przyrodą, a nie tylko za pomocą ekranu. I to jest doskonała i bardzo optymistyczna konstatacja. Idźmy dalej też, bo to jest coś, do czego nawiązywaliście na początku i co Wieńczysław też skomentował. Finlandia, spadek zainteresowania w miastach. Tylko 32% 18-latków w Helsinkach wyraża zainteresowanie uzyskaniem prawa jazdy, ale w pozostałych regionach kraju to jest 46-60%. Możemy powiedzieć tak, panie Stanisławie, więcej niż w mieście, więcej niż w Helsinkach, jasne, ale to jest wciąż raptem 60%. No tak, ta tendencja, no ludzie są wygodni, zauważają, że niekoniecznie muszą mieć samochód, tak? Jeżeli jest duże miasto, problem z zaparkowaniem, problem z przemieszczaniem się, problem z utrzymaniem tego auta, mają środki masowego przekazu, dlatego też pewnie z tego korzystają. W takich lokalnych miejscach, no co, muszą sobie jakieś radzić z tymi środkami innymi, no bo tam nie jest aż tak to wszystko rozwinięte. Pan Stanisław zdiagnozował kolejny problem, kolejna przyczyna, która jest też mocno podnoszona przez młodych ludzi. Popatrzymy na to za chwilę, dlaczego oni mówią, że są mniej zainteresowani albo później
robią prawo jazdy. Jednym z tych powodów jest także oczywiście dostępność środków komunikacji publicznej, masowej komunikacji w dużych miastach. Andy Smok, bardzo ważny argument. W Niemczech jest trend, by wszystko było w promieniu 15 minut. To, o czym Andy wspomina, to jest ta idea 15-minutowego miasta albo 15-minutowej dzielnicy, czyli chodzi o to, aby bez samochodu w 15 minut w każdym mieście docelowo dotrzeć do wszystkich instytucji, które są niezbędne do codziennego, komfortowego funkcjonowania. Młodzież porusza się głównie na elektronicznych urządzeniach, na większość nie trzeba prawa jazdy. Idziemy dalej i teraz popatrzcie, dlaczego nie? O czym mówią Amerykanie? Obawa, strach przed wypadkami drogowymi. To jest jeden z tych elementów bardzo charakterystycznych dla młodego pokolenia, tych, które określamy jako płatki śniegu, czyli no, taka niechęć do podejmowania stresujących często wyzwań. Rozwój komunikacji publicznej, nawiązywał do tego pan Stanisław, konkurencja urządzeń transportu osobistego i taksówek na aplikacje, to o czym wspomniał Andy. A z kolei w Europie, dlaczego nie? A w Europie dochodzi jeszcze taka kwestia identyfikacyjna, miękka. Samochód nie jest symbolem statusu. Samochód nie jest tym dążeniem, o którym ty wspominałeś, że kiedy byliśmy bardzo młodzi, no to była ta pierwsza rzecz, mówiłeś, pokazać się dziewczynie, prawda? Tutaj już dla nich to nie jest tak, tego typu wyznacznik. Pokażmy prezentację. Rozwój komunikacji publicznej, konkurencja UTO i taksówek na aplikacje. Oczywiście, jasne, postawy proekologiczne, a także, wydaje mi się, coś, co jest bardzo mocnym argumentem u nich, koszty zakupu i utrzymania pojazdu. To jest po prostu bardzo drogie. Ceny samochodów są bardzo wysokie, utrzymania również. Bartku, skomentujesz, proszę, to dlaczego młodzi Europejczycy nie chcą? No bo raczej też nie ma wątpliwości, że te tendencje dotrą do Polski prędzej czy później. Tak mi się wydaje, że dotrą, ale tak biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki wymienione, to ja chyba na pierwszym miejscu bym postawił to, że faktycznie młode osoby unikają sytuacji, które są stresujące. Jeśli mają do wyboru prawo jazdy, kupienie, utrzymanie samochodu, to wolą wybrać czy hulajnogę elektryczną, czy jakiś inny środek napędzany prądem i tam na dobrą sprawę uprawnienia otrzymują, zdobywają bez większych problemów, a jednak prawo jazdy to jest stres. Nie bez przyczyny kiedyś powiedziano, że podczas egzaminu na prawo jazdy jest wyższy poziom adrenaliny, stresu niż na maturze, tak? Słuchajcie, ja bym wrócił do tej żółtej planszy, która była i tam, nie musisz go pokazywać, i tam na samym końcu dopisałbym jeszcze jedną rzecz. Wizjoner, myślnik, no i jak myślisz, no Wojciech Młynarski. Pamiętacie taką piosenkę? No. W co się bawić, gdy wszystkie możliwości wycierpiemy ciurkiem. Słuchajcie, jest moim zdaniem też ten element takiego znudzenia. Ludzie się w końcu czymś nudzą. Znudziła ich ta forma rozrywki. Słuchajcie, to jest podobnie jak z seksem trochę. Ja pamiętam, jak ja zobaczyłem po raz pierwszy nagą kobietę na plaży w tym... 20-50. Tak, ale to zwracam uwagę. Nieprzyzwoitego, to ja po prostu byłem oszołomiony. Dzisiaj każdy ma dostęp do różnego rodzaju filmów. Mało tego, w tej chwili wszyscy mogą obejrzeć nagość w różnej formie. W związku z tym nie ma teraz takiego nagle nacisku, że muszę coś doświadczyć czegoś. Doświadczyłeś wszystkiego. Następuje okres zaspokojenia emocjonalnego i w związku z tym będzie siadało trochę to napięcie, ale ono wróci. Moim zdaniem wróci w troszkę innej formie, bo przecież technologia się zmieniała. Wchodzi ta cholerna, niebezpieczna, sztuczna inteligencja, o której niewiele wszyscy jeszcze wiemy, ale wiemy, że już potrafi nawet wiersz napisać, do dupy co prawda, przeproszenie, ale jednak pisze. Więc spokojnie, na pewno konstatujmy fakty. Prawo jazdy, czy jest komuś potrzebne, to nie jest tak jak w tym skeczu Kobuszewskim, pamiętasz, i tym, i Gołasem. Panie majster, tak, do czego jest ta rura? No, Jasiu, widzisz, ta rura jest do niczego. No, ale sprawa jest, ta prawo jazdy jest jeszcze potrzebne, bo bez niego nie ma życia. Zdecydowanie tak, bo chociażby, tak jak napisał Wieńczysław, program PKS Plus, wiemy jak wypalił,
w zasadzie jak większość programów z Plus. Zdecydowanie tak i być może dlatego właśnie te tendencje, które w krajach Europy Zachodniej jednak zdecydowanie oparte są o inwestowanie w infrastrukturę komunikacyjną, w rozbudowanie infrastruktury komunikacji publicznej, u nas po prostu nie mają szans wypalić, bo komunikacja publiczna jaka jest albo jakiej jej nie ma, każdy widzi. Ale czy ośrodki szkolenia kierowców w Polsce powinny czuć się zaniepokojone tym, co dzieje się w tej chwili w krajach Europy Zachodniej albo w innych krajach Unii Europejskiej i także w tych spadkach, w tym, że jednak ogólnie na kursach na prawo jazdy, nie jako pojedyncze ośrodki szkolenia kierowców, ale ogólnie mamy mniej kandydatów. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do pana Marcina Ślęzaka, dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Ja myślę, że rzeczywiście jest to globalny trend, dlatego że w ogóle zmienia się nasza mobilność. Tak? Ona szczególnie zauważalna jest w młodym pokoleniu. Samochód przestaje też być przede wszystkim takim synonimem statusu czy niezależności, a staje się postrzegany rzeczywiście jako narzędzie pracy i z tego powodu też chociażby życie nie koncentruje się wokół pojazdu. Ja pamiętam jeszcze wiele, wiele lat temu, chociażby w Polsce, jak ktoś z młodych ludzi uzyskał prawo jazdy, miał własny samochód, to cała grupa młodzieży się gromadziła przy tym samochodzie i spędzała czas. Dzisiaj to się zmieniło, więc to jest naturalny proces. Natomiast nie widzę tutaj zagrożenia dla ośrodków szkolenia kierowców, bo zawsze będzie grupa, która będzie potrzebowała uprawnień z punktu widzenia chociażby zawodowego, więc tu bym się nie obawiał. Natomiast te wszystkie elementy, które zostały wymienione, czyli koszty utrzymania, wiadomo, rzeczywiście rosną, ubezpieczenia rosną. W miastach jest trudniej zaparkować. Ja sam często podejmuję decyzję, że mimo że dysponuję samochodem służbowym, to przesiadam się chociażby do tramwaju, bo wiem, że po pierwsze mogę ten czas przejazdu wykorzystać na coś innego, a po drugie wiem, że nie będę tracił tyle samo czasu na znalezienie miejsca do zaparkowania. Więc to jest też kolejny element. Dostępność taksówek poprzez aplikacje, czy Uber, czy Bolt, czy MyTaxi, czy inne jeszcze rozwiązania, też powodują rzeczywiście, że to staje się wygodne rozwiązanie i nawet czasami pójście po samochód po to, żeby na parking, żeby odjechać, zaparkowanie i przyjście zajmuje więcej czasu niż zamówienie taksówki w zasadzie pod drzwi. Tak? Więc rzeczywiście jest to zauważalny trend i on na pewno się przekłada też na zwyczaje w naszym kraju. Natomiast mówię, ze względu na to, że jest cała rzesza kierowców, które chcą być kierowcami zawodowymi, to bym się nie obawiał, że ośrodki szkolenia kierowców stracą sens. Natomiast na pewno rzeczywiście tych kandydatów będzie mniej i pewnie przetrwają te najlepsze ośrodki, tak? I to pewnie trzeba się z tym liczyć. Marcin Ślęzak mówi o kierowcach zawodowych, ale panie Stanisławie, czy kierowców zawodowych jest na tyle dużo, że oni są w stanie uratować branżę OSK albo sprawić, że czy ich wystarczy na to, żebyśmy przetrwali? Na pewno jest tendencja wzrostowa i obecnie firmy transportowe przyjmują ludzi niekoniecznie z Europy, już nawet Azja gdzieś daleka, Indie. Nawet na takim naszym rynku tutaj lokalnym, który mi się wydawał, że raczej chyba takie narodowości nie dotrą, a się okazuje, że coraz więcej ludzi przychodzi właśnie i pyta o te prawo jazdy i firmy transportowe już organizują różne agencje pracy, które zajmują się ściąganiem tych osób. Także być może troszkę w tej branży szkoleniowej na wyższe kategorie zmieni nam to się. Czy ta branża nam uratuje? Myślę, że nie. Musimy cały czas dążyć do tego, żeby jednak było coraz to lepiej, żebyśmy byli lepsi. To nie jest tak, że w tym roku mamy określoną ilość osób, a nic nie robiąc w przyszłym roku będziemy mieli tyle samo. Musimy cały czas dążyć, doskonalić się, żeby jednak pozyskiwać tych ludzi. Na rynku, tak jak powiedziano, zostaną najlepsi. Te mniejsze ośrodki prawdopodobnie będą musiały się przebranżowić na inny rodzaj działalności.
I to sobie zapamiętujemy. Profesjonalizacja branży. No dobra, ale ja troszeczkę dobrze, że ja mam tego mojego psa pod spodem tutaj, który mnie nie opuszcza, z którym wybrałem się z domu. Nie chciałem go zostawiać samego, bo on mi trochę tutaj, jak się rusza, pójdzie za mną. Więc spokojnie. Jak powiedzieliście o uratowaniu branży, to się we mnie zagotowało. Jestem totalnie przeciw tego rodzaju sformułowania. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że na razie nie ma potrzeby ratowania. Mhm. Dlatego, że to jest na razie pewien proces, który się zaczyna i to są tylko takie małe zmiany, takie fluktuacje, które się będą zdarzały. Słuchajcie, ja pamiętam, dotknąłbym takiego tematu. Pan Rostowski kiedyś napisał historię motoryzacji i była piękna opowieść o tym, jak się zdawało i kształciło się na prawo jazdy w Polsce. Był w Warszawie, przy Teatrze Wielkim Placyk, gdzie była siedziba automobilklubu. I tam rosło jedno drzewo. W związku z tym egzamin polegał na tym, że trzeba było tego drzewa objechać z lewej, objechać z prawej, zatrzymać się, zamknąć drzwi i miałeś już prawo jazdy. Teraz zobaczcie, jak wyglądają szkolenia dzisiaj. I teraz, ty też w rozmowie takiej poza studiem mówiłeś do mnie coś bardzo, bardzo ważnego. Mianowicie, że przecież jest cała masa elementów nowych w poruszaniu się po drogach, które warto, żeby władza wprowadziła do szkół, właśnie do ośrodków szkolenia i wiem, że trwają nad tym prace, bo jak do tej pory to my uczymy w tych szkołach różnych rzeczy, przepisy, tamto, owo, ale ciągle nie wychowuje się człowieka, a ten człowiek zawsze będzie mobilny. Tak czy owak, jego trzeba będzie uczyć. Tak jesteśmy sformułowani, to stworzeni, że, no, że jesteśmy jako ludzie mobilni, potrzebujemy oczywiście ruchu, bo się zawsze przemieszczaliśmy, prawda, na całą planetę, gdzieś tam z naszej afrykańskiej. Sprawa rozbudowy tematów, które powinny szkoły przerabiać, uczyć, ale wtedy, kiedy to jest nakazane przez władzę. I to jest doskonały argument, bo to jest chociażby ta strona, Bartku, w którą idzie Francja, aby de facto refinansować prawo jazdy, ponieważ rząd francuski uznaje, iż prawo jazdy to nie jest tylko prawo do tego, żeby kierować pojazdem mechanicznym, ale to jest świadomość, to jest bezpieczeństwo obywatelskie, to jest profesjonalna, zaawansowana pierwsza pomoc, to jest nauka młodego człowieka, jak funkcjonować w środowisku regulowanym prawnie, przepisami i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu element wychowania do życia w dorosłym społeczeństwie. Co o tym sądzisz? Oczywiście zgadzam się z tym i faktycznie słyszałem o tym, że Francuzi wprowadzili dofinansowanie takie do kursów dla młodych osób i jak najbardziej zgadzam się również z tym, że no my mówimy tu tylko o aspekcie kierowania pojazdem, ale mamy tu jeszcze znajomość przepisu ruchu drogowego, gdzie pieszemu, rowerzyście czy osobie na hulajnodze jak najbardziej jest to też niezbędne. Także osoba no niby tylko robi kurs na prawko, tak, ale zdobywa też inną cenną wiedzę, jak poruszać się i przetrwać na tej drodze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zdecydowanie tak. I teraz co o tym sądzicie? O profesjonalizacji rozumianej też jako nadążanie za zmianą, nadążanie za czasami, czyli poszerzanie oferty, na przykład BRD dla pieszych, albo ogólnie BRD dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, wreszcie kursy dla rowerzystów, przygotowanie rowerzystów do tego, w jaki sposób, w sposób cywilizowany i bezpieczny poruszać się po drogach. Kursy obsługi pojazdów wyposażonych w nowoczesne asystenty, w nowoczesnych asystentów kierowców, całe to oprogramowanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie poszerzenie oferty, które do ośrodka szkolenia ściągnie więcej ludzi. Panie Stanisławie. No, oby tak było. Ustawa, która wchodziła w 2011 roku o kierujących pojazdami, właśnie wprowadziła ten obowiązek, a czy obowiązek, ten przywilej, że super OSK, wtedy jeszcze nie było OSK, mogą szkolić na kartę rowerową. Branża sądziła, że to będzie jakaś złota żyła, okazało się, że zainteresowanie jest bardzo niskie. Szkoły to prowadzą, w relacji z nauczycielami okazuje się, że 50% młodzieży w ogóle nie bierze udziału w tych szkoleniach, nie jest zainteresowana uzyskaniem karty rowerzysty. Podobnie jest z kartą motorowerową. Ci młodzi ludzie to są pojedyncze przypadki, którzy próbują uzyskać tę kartę motorowerową.
Nie wiem, czy to tak będzie zainteresowanie i środkami. Czy będą po prostu chętni? Ale dlaczego? No, powiedz. Panie, popatrzcie jak na tym słynnym obrazie. Dlatego, że zobaczcie, ruch drogowy, w ogóle wszelkie poruszanie się, to jest bardzo istotny element i możliwość pewnych kolizji. I zwróćcie uwagę, samochody, autobusy, samoloty, to jest oczywiste, ale cała masa ludzi porusza się na różnych dziwnych przyrządach. I oni nie przyjdą sami, żeby się uczyć, bo oni to, wydaje mi się, że to oni wiedzą. Może powiem jakąś herezję tutaj, ale jeżeli na przykład nie będzie to obowiązek, ażeby mieć kartę rowerową, nie tam, mieć koniecznie tą kartę, żeby mieć koniecznie nawet to, żeby mieć prawo jazdy hulajnogą, które zasuwają z szybkością 60 na godzinę albo i więcej, powodują ogromną ilość wypadków. Zobaczcie, ile kolizji powodują albo zagrożenia rowerzyści. I teraz dlaczego tak traktować mamy ich ulgowo? Ulgowo w tym sensie, że nie żądamy od niego wykształcenia, powinniśmy, uważam, mieć obowiązek posiadać taką kartę. Pójść na kurs, przejść to szkolenie, bo zobaczcie, ruch staje się coraz bardziej skomplikowany na drogach. Chociażby ze względu na to, że mamy coraz więcej typów, rodzajów urządzeń, którymi się poruszamy, z coraz szerszym wachlarzem prędkości. No dobrze, Marcin Ślęzak, czy OSK powinny poszerzać ofertę? Myślę, że to jest ciekawy pomysł, ale trzeba by zbadać, jakie jest zainteresowanie takimi szkoleniami. Wydaje mi się, że tak, że byłoby to ciekawe, natomiast jest pytanie, na ile osoby, młodzi ludzie są zainteresowani odbywaniem takich szkoleń, gdzie generalnie poruszanie się takimi pojazdami z punktu widzenia technicznego jest dosyć proste, tak? Natomiast oczywiście kwestie zagrożeń, innych elementów interakcji z pieszymi, z innymi pojazdami, to już jest rzecz skomplikowana, więc myślę, że pewnie trzeba by to pilotażowo zbadać, natomiast warto się rozejrzeć. Myślę, że warto by dołożyć trochę tego elementu związanego z nowoczesnymi technologiami na pokładach samochodów, bo dzisiaj w dużej mierze szkolenia skupiają się na przygotowaniu do zdania egzaminu, mniej trochę na uczeniu poruszania się po drodze, czego to chociażby jest przejawem odbywanie tras po trasach, które są zwykle wyznaczone jako trasy egzaminacyjne w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, ale myślę, że warto by pokazać też te wszystkie elementy, systemy wspomagające, których jest coraz więcej, kiedy one zadziałają, kiedy one nie zadziałają, jak one działają. Myślę tu o asystentach pasach ruchu, aktywne hamowanie i inne tego typu aktywny tempomat urządzenia, żeby rzeczywiście nie było tak, że one są na pokładzie pojazdu, a użytkownik tego nie potrafi wykorzystać albo, nie wiem, będzie zaskoczony, że w którymś momencie ten system nie zadziała. No te systemy niestety są tak robione, że nie mogą działać na każdą potencjalne zakłócenie, bo nikt by takiego samochodu nie kupił, gdyby on co chwilę hamował i co chwilę włączał jakieś dźwięki, alarmy i tak dalej. Tak więc trzeba wiedzieć, że na przykład pudełka w wymiarach 10x10 nie zareaguje, tylko poinformuje dźwiękiem, a przy dwa razy większym pudełku przykładowo zahamuje, tak? Czego powinien się taki już użytkownik pojazdu spodziewać. Więc wydaje mi się, że rozszerzenie tej oferty szkoleniowej o te zaawansowane systemy wspomagania kierowcy mogłoby być dosyć ciekawym elementem i mogłoby się spotkać z zainteresowaniem, bo wiemy, że w salonach samochodowych w zasadzie pokazuje się jak zwykle podstawowe rzeczy. Tu jest wlew paliwa, tu jest płyn do spryskiwacza, tu mamy kierunkowskazy i tak dalej i następny. Tak? Krótko mówiąc, tych rzeczy się po prostu nie omawia. Wodku, zgadzam się w 100%. To znaczy, kiedy myślę sobie z panem Ślęzakiem o tym... Ale dobra, to ja powiem dlaczego, a świetnie, że ja bardzo lubię się z tobą nie zgadzać. Słuchaj, wiesz dlaczego się zgadzam? Dlatego, że kiedy myślę o sobie za 3 lata, kiedy moja córka, mam nadzieję, zda egzamin na prawo jazdy, to następnego dnia wysłałbym ją na szkolenie dotyczące tego, w jaki sposób korzystać z zaawansowanych systemów asystujących, ona wspomagających kierowców. Ona pójdzie na lody z koleżanką.
Bo nie ma takiego obowiązku, tata oszuka. A po co jej to? Nie widzę powodu, dla którego mnie oszukała. Nie, pracuję na to przez 18 lat jej życia. Przestańmy liczyć na to, że ludzie sami z własnej woli i mądrości wewnętrznej przyjdą do ośrodku szkolenia i będą się tam uczyć. Nie super, będą. Super, rozumiem. Czyli chciałbyś, żeby to był po prostu obowiązek. Rozumiem, jeszcze lepiej. Nie bójcie się tego rodzaju podejścia do sprawy. Wiecie, zwróćcie uwagę jedną rzecz. Władza przed wyborami zrobiła rzecz, która się wtedy sama przestraszyła i chciała się z tego wycofywać. Walnęła ogromne kary na drogowe wykroczenia, przestępstwa i w ogóle za cokolwiek zaparkowali. I co? Naród się oburzył? Nie. Naród położył już. A tu powiem jedno. To jest obowiązek dla wszystkich ludzi, którzy poruszają się w jakiejkolwiek formie po drodze i dla waszego to jest dobra. Nie podwyższamy wam niczego. Absolutnie się zgadzam. To jest rzecz, która musi, jak powiedziałem na początku, być przeprowadzona razem z ministerstwem, z władzą, nie wiem, może z rzecznikiem praw dziecka, czym tam jeszcze, nie wiem, ale jest to naprawdę szalenie istotne. Pan Stanisław od razu zareagował, tak, to tak słyszałem. W zupełności się zgadzam z panem Włodzimierzem. Jeżeli nie będzie przymusu, nie będzie chętnych. My po prostu mamy jazdę autostradową. Przez kilka lat może skorzystały jedna, dwie osoby. Nie ma zainteresowania. Chcielibyśmy jakieś otwarte spotkania, tak po prostu, bez kursu, bez niczego. Nikt się nie interesuje. Przecież miała być płyta poślizgowa, w czwartym, ósmym miesiącem. Zrezygnowano z tego. Powinno być. Powinno być to nakazane prawem, żeby się wiązało z utratą uprawnień, z jakimiś restrykcjami. Jeżeli będzie dobrowolność, nikt nie będzie korzystał, bo większość osób jest przeświadczonych, że jest tak dobrymi kierowcami, że to jest nie dla nich. Nawiązuję do tego Andy Smog, który pisze pytanie, czemu rowerzyści i poruszający się innymi typami pojazdów powodują tyle wypadków w Polsce? No i właśnie zniknął mi ten wpis, a był przed chwilą. Właśnie w Polsce, bo są wychowywani nieodpowiedzialnie i to jest rzeczywiście woda na młyn waszych argumentów. Nie Włodzimierz i pan Stanisław. Nasze pokolenie, w tym sensie, wie, co trzeba zrobić. Dokładnie tak, że trzeba po prostu wprowadzić to jako obligatoryjne rozwiązanie. Bartek. Ja jeszcze chciałbym dodać, u nas parę lat temu wprowadzono taki kurs w Wordzie, zupełnie za darmo, spotkanie dla osób po 50 roku życia, gdzie właśnie takie osoby mogły przyjść, dowiedzieć się, dopytać, zapytać po prostu egzaminatorów, co zmieniło się w przepisach. Wiecie panowie, ile osób przyszło? Trzy. Zero. Nikt nie zero. Czyli byłem optymistą. Kierowcy, kierujący są przeświadczeni, że są idealnymi szoferami na drodze, tak? Nie popełniają błędów, wszystko wiedzą. Och ja. No właśnie, a ja ci powiem tak, słuchaj, ja uważam siebie za bardzo złego kierowcy już. Kiedyś naprawdę jeździłem naprawdę fajnie i nagle zauważyłem, że jak już doszedłem do tego wieku, to nagle refleks jest znacznie gorszy. Muszę się wysilać, żeby zaobserwować rzeczy, które kiedyś były dla mnie kaszką z mlekiem. Ale ci ludzie, o których mówisz, oni w ogóle nie mają ochoty na to spojrzeć. Trzeba im to wyjaśnić. I teraz znowu kolejna sprawa. Ciągle się boimy, żeby powiedzmy po 60 każdy musiał odbyć jakieś szkolenie albo badanie lekarskie, żeby to przejść. Ludzie, którzy mają cukrzycę, nawet nie wiedzą, czym to grozi. Ja sam kiedyś przysnąłem na autostradzie przy 140. Więc słuchajcie, to są rzeczy karygodne, że tego się nie robi. Jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, który nie ma okresowych badań dla kierowców każdej kategorii, w tym kategorii B, uzależnionej od wieku. Wiadomo, że w różnych państwach są to różne rozwiązania, ale tego typu badania są, na przykład we Włoszech, niezależnie od wieku, co kilka lat od momentu uzyskania prawa jazdy. No dobrze, to jest jedna rzecz. To jest to, że niektóre rozwiązania, i to jest bardzo mocna wasza konstatacja, powinny być po prostu narzucone obligatoryjnie. Ta świadomość konieczności kontynuowania nauki, rozwijania wiedzy, to wszystko, co jest określone jako uczenie się przez całe życie, powinno być obligatoryjne. A teraz potraktujmy ten temat jeszcze trochę inaczej. Bartku, co zrobić, żeby prawo jazdy było ponownie sexy? Czy nie jest tutaj kluczem prowadzenie szkoleń także w sposób nowoczesny, zgodny z oczekiwaniami, sposobem uczenia się młodych ludzi? Myślę, że nowoczesny sposób prowadzenia zajęć
ciągnie więcej osób do ośrodków szkolenia, ale i tak z tej samej puli, tak? Czyli jeśli mamy pulę 100 osób, to najwyżej po prostu z tych 100 osób część przyjdzie do tego ośrodka, to jest bardziej kuszący, tego co lepiej szkoli, ale i tak łączna pula moim zdaniem się nie powiększy. Okej, okay. Czyli i tak przyjdą ci, przyjdzie którzy więcej chcą, tych, którzy i tak chcą, po prostu tak, w ten sposób to podsumujmy. Także o tę rolę nowoczesnych szkoleń zapytaliśmy Marcina Ślęzaka. Ja myślę, że bardzo dużą rolę mogą odegrać, natomiast na pewno nie zastąpią bezpośredniej jazdy, bezpośredniego doświadczenia, więc na pewno nie jest to alternatywa, natomiast jest to wzbogacenie szkolenia z kilku powodów. Po pierwsze, może być tak, że ten system jest bardziej dostępny, tak? Do ośrodka szkolenia kierowców trzeba pojechać, gdzieś się dostać. Systemy online są dostępne w zasadzie tam, gdzie mamy komputer, tam, gdzie mamy być może nawet tablet czy komórkę i możemy się tam dostać. Jest kwestia pewnej interakcji, które możemy wykorzystać. Jest kwestia w tych zaawansowanych systemach adaptacyjnego uczenia się, czyli tak naprawdę system może oceniać postępy użytkownika i ewentualnie zwiększać mu trudność lub na przykład dodawać zadania w obszarze, w którym sobie gorzej radzi, a mniej tych zadań w obszarze, w którym radzi sobie bardzo dobrze. No możemy mierzyć te postępy, tak? Czyli jeżeli mamy coś, co powtarzamy, to możemy w sposób obiektywny ocenić, czy ten kandydat lepiej na przykład niż tydzień temu odpowiada na podobne pytania, czyli jaki jest postęp. No oczywiście koszty, tak? Bo siłą rzeczy wykorzystanie takiego systemu jest tańsze dla ośrodka i tańsze dla uczestnika. Także uważam, że jest to bardzo realna alternatywa, znaczy bardzo realne wspomaganie, natomiast nie można zapomnieć, że to nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia w ruchu drogowym, które zawsze daje najwięcej. Na pewno praktyka daje najwięcej, tutaj nikt z nas co do tego nie ma wątpliwości, ale na pewno też warto jest wsłuchać się w to pokolenie, w jego potrzeby, ale które? W to młode pokolenie, tych najmłodszych 18, 19, 20-latków, te płatki śniegu i zobaczyć tak naprawdę, jak oni chcą się uczyć. I czy my czasem nie uczymy ich w sposób, który im nie odpowiada. I teraz popatrzmy na kolejną prezentację dotyczącą tego, to nie jest ta prezentacja jeszcze, zaraz, już ją mamy. Jakie sytuacje zniechęcają młodych ludzi? Praca w dziwnym, dziwacznym środowisku, czyli wszędzie tam, gdzie jest tylko świat rzeczywisty, a nie ma na przykład komponentu internetu. Nuda, bo oni wiedzą, że gdzie indziej może być ciekawiej. Wiesz, jak my robiliśmy prawo jazdy, no to byliśmy w jakimś naszym ośrodku szkolenia kierowców i nie wiedzieliśmy, że ktoś inny robi to lepiej. A oni mają w tej chwili YouTube, mają swojego ulubionego instruktora na YouTubie na przykład, albo w Prawku, i wiedzą, że gdzieś indziej może być ciekawie. A oni są skazani na przykład na nudę. Czyli te archaiczne metody pracy, brak profesjonalizmu przełożonego instytucji. Języka. Zwróćcie uwagę, dzisiaj młodzi porozumiewają się zupełnie innym językiem. A jeżeli wykładowca w szkole jest starej daty i nie umie złapać języka z młodymi, to już jest pierwszy stopień porażki. Bo nie ma kontaktu. Muszę powiedzieć tak, ostatnio, ponieważ prowadzę program z moją córką, prowadziłem odjechani, to w pewnym momencie dogadałem się z moim szefostwem, żeby przestać prowadzić, żeby prowadził to ktoś młodszy. No i od razu pytania, wyrzucili cię czy nie, to napisałem takie oficjalne oświadczenie. Kiedyś w słówkach Boj napisał, gdy się człowiek robi starszy, tym powoli wszystko coraz parszy wieje i dlatego musi iść do młodych. I sobie myślę tak, moje pokolenie powinno zdać sobie sprawę, że kluczem do tego sukcesu z nimi jest znalezienie z nimi porozumienia. Nie wywyższanie, że wiemy lepiej, tylko znaleźć wspólny język. Nie ma języka, nie ma porozumienia. I to jest jeden z kluczy. Panie Stanisławie, czy to pokolenie jest trochę inne, jeśli chodzi o wymagania niż te, które pan pamięta sprzed lat, kiedy pan zaczynał i dalej kontynuował swoją pracę jako,
jako nauczyciel, jako instruktor, jako właściciel OSK? No na pewno to wszystko zmieniło. My nie mieliśmy takich środków łączności, przekazu, wszystkich tych komunikatorów. Tego nie było. Była bezpośrednia nauka. Ale wszystko się teraz zmieniło. Młodzi faktycznie są zupełnie inni. Ale ja obserwuję coś takiego, że kiedy ci młodzi przychodzą na lekcje nauki jazdy o tym nauczaniu online, instruktorzy skarżą się, że oni są znacznie gorzej przygotowani niż te osoby, które stacjonarnie to odbyły, czy miały tę możliwość kontaktu bezpośredniego. Ja też widzę, że no jest przerwa chociażby na wykładach tych stacjonarnych. Ci młodzi ludzie z sobą w ogóle nie rozmawiają. Oni nie potrafią spojrzeć tak face to face, tylko każdy pochyla się nad telefonem i każdy tam coś przegląda. Nie znają się, nie mają relacji, nie potrafią się komunikować. Nie wiem, na pewno jest to inne niż moje pokolenie, które dążyło zupełnie do czegoś innego. A, no pewnie tak jest w każdej metodzie, także w metodzie online, że można ją prowadzić dobrze albo można ją prowadzić źle. I to też jest tak, że no. Nie no, ja miałem innych nauczycieli, ja się w LOK-u uczyłem. Czy LPZ, Liga Przyjaciół Młodzieża, chyba jeszcze okay. Tak to było. To były dawne czasy. Wykładowcą był były major Wojska Polskiego, który walczył w Korei. I myśmy się z niego nabijali, bo on mówił, wy się nie nauczycie tego wszystkiego. Ja to do Korei, do kościoła, to ja czołgiem nie wjeżdżałem. Nie krzyczy, bo pies się budzi jak krzyczy. Myśmy się z nich nabijali. Ten konflikt zawsze będzie. Oczywiście, międzypokoleniowy. Tak. Tylko jedno o jedno, no to trudno będzie chyba zrobić. Trzeba jednak coraz więcej pokazywać swoją osobowość taki młody, że ja, kurczę, jestem kimś. No i jeżeli pokazujemy tę osobowość, o to też Bartka zaraz zapytam, bo jest też tak, że ci młodzi ludzie bardzo poszukują mentorów, takie osoby, które będą dla nich autorytetami w ramach tego, czym się zajmują. Nie poszukują idoli, ale na przykład poszukują mentora bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowocześnie pracujący instruktor może taką osobą być. A co to znaczy nowocześnie pracujący instruktor? No to taki, który bardzo szybko w tym pokoleniu potrafi pokazać to, co jest teorią, w praktyce, błyskawicznie, czyli na przykład teoria uczona na podstawie testów umiejętności przewidywania zagrożeń. To jest weryfikacja, i to mamy na prezentacji, weryfikacja rzeczywistych umiejętności. No tego ciągle nie ma. No, u nas, zobacz, u nas nie ma nie jeszcze, mam, no, ale mamy nadzieję, że będzie, ale jest wiele krajów, w których jest to codzienna rzeczywistość. Wielka Brytania, Belgia, Niderlandy. Australia, możemy wymieniać te kraje, w których test przewidywania zagrożeń jest codziennością. Bo to ja jest uważam, właśnie, że to by było świetnym właśnie rozwiązaniem. Bartek, musi bardzo. Być, musi. To musi być, dokładnie. Ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo młode osoby, które przychodzą, największy problem z czym mają, to właśnie z przewidywaniem zagrożeń. Tak? Wsiada młoda osoba i się pyta mnie, czy pan się boi jeździć samochodem? I ja za każdym razem odpowiadam, że jak najbardziej tak, jest tyle miejsc, tyle sytuacji, które naprawdę jest ciężko przewidzieć, bo tam setek tysięcy kilometrów, jak nie milionów przejechanych, a on wsiada świeży i on uważa, że jest nieśmiertelny, że jest cyborgiem na drodze. Tak? Nawiązując jeszcze do tych sytuacji przewidywania zagrożeń, świetne były te filmiki, które tak, właśnie pokazywaliście jako kierowca. No nie? To jest naprawdę spełnienie marzeń, żeby to było u nas na egzaminie. Bo to jest też motywacja. Ci młodzi ludzie potrzebują motywacji do nauki, ale wyświetl slajd, Cyprian, proszę. Ale to jest motywacja, to jest... Konieczna jest, potrzebują motywacji do nauki pod jednym warunkiem, że będzie to motywacja do aktywnej nauki. Oni chcą, zobacz, to tak u nich działa. Oni chcą uczyć się teorii i natychmiast zobaczyć ją w kontekście, w praktyce. Popatrzeć na to, w jaki sposób ta teoria jest realizowana w rzeczywistym ruchu drogowym,
będą wtedy bardziej zmotywowani, a jeżeli im to pokaże instruktor, to natychmiast wzmocni to autorytet i rolę instruktora. Nastąpi coś, co jest określane w metodyce ich nauczania jako indywidualizacja, której oni bardzo potrzebują, jako niepowtarzalne płatki śniegu. Słuchajcie, my się powoli zbliżamy do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale z tego spotkania wyniknęło w mojej głowie pewne spostrzeżenie ciekawe, połączone z piłką nożną. Otóż słuchajcie, wczoraj był mecz Manchesteru City, którzy skopali pupę z tyłek, za przeproszeniem, Realowi. Ale Piękny mecz był, ale jeszcze jeżeli się jest kibicem Manchesteru City, Bartku, ja bardzo lubię, tak, Don Guardiolę lubię. I muszę wam powiedzieć, ale jeden element, który pobił nawet element sportowy. Zachowanie sędziego Marciniaka. Marciniak wszedł w konflikt z Haalandem, wielką gwiazdą piłki nożnej. I nagle ten Haaland do niego podleciał i chciał mu nawymyślać, a on powiedział spokojnie, jeszcze raz i wylecisz. Spokojny głosem. I teraz słuchajcie, na czym polega sprawa? Marciniak ma autorytet wśród wszystkich zawodników, bo wiedzą, że on jest gość. I mnie się wydaje, że warto by było kiedyś jeszcze też o tym pogadać, żeby dać wiarę i siłę tym, którzy prowadzą zajęcia w szkołach. Dokładnie tak. I popatrzmy teraz na ten slajd, który mamy wyświetlony, bo test umiejętności przewidywania zagrożeń to jest wzmocnienie roli instruktora. Tak, dlatego, jest, że to są praktyczne wskazówki eksperta, który stoi za kursantem, który mu pokazuje i wyjaśnia, bo to jest clue wszystkiego. Wyświetlmy slajd, proszę. To są sposoby skutecznego dochodzenia do rozwiązań w rzeczywistej sytuacji drogowej, prawda? To jest budowanie motywacji do wdrażania w życiu praktycznym wiedzy nabytej podczas kursu z teorii. No i wreszcie to, o czym wspominaliście wszyscy. Bartek, pan Stanisław i ty. Mówiliście o tym, że potrzebne są rozwiązania, które sprawią, że ludzie będą się uczyć przez całe życie. I to pokazanie, jak coś działa w praktyce, no to jest motywacja do tego, żeby się uczyć, panie Stanisławie. No na pewno. Cokolwiek robisz dobrze dzisiaj, jeżeli chcesz być w tej pozycji za rok, będziesz musiał robić ją lepiej. Bo inaczej zostaniesz w tyle. No nie da się tak bez zmian czegoś osiągnąć. Wyścig szczurów trwa, a my jesteśmy, a bierzemy w nim udział. Okej. To tego się nie spodziewałem, tego porównania do wyścigu szczurów, ale oczywiście żyjemy w czasach niezwykle dynamicznych i musimy po prostu nadążać za tym, jak zmienia się nam świat. I jeszcze jeden slajd, który też pokazuje to, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy dali kursantom przejąć inicjatywę. O, prawda? Właśnie, oni muszą, to jest ta rola instruktora jako tego, który nie przeszkadza, tak jest. Bo czasami tak proces jest edukacyjny dzieje się sam. Oczywiście. Nie przeszkadza, jeżeli coś się toczy, Bartku. Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym. Jeśli kursant sam potrafi się zmotywować, sam pracować na odpowiednim poziomie, to dlaczego mu w ogóle w tym przeszkadzać? Tak? Czasami ktoś musi się też pomylić, żeby wyciągnął z tego wnioski. Tak. Bardzo, bardzo mi się podoba teraz to określenie z języka angielskiego fail, jako nie udać się, przegrać i tak dalej. Fail jako nie jako przegrać, tylko jak first attempt in learning, czyli pierwsza próba uczenia się, w procesie uczenia się. Tak jak powiedziałeś, czasami musi się kursant potknąć. Musimy sobie na koniec odpowiedzieć na chyba zasadnicze pytanie. Co zrobić, żeby on tam był, ten kursant, żeby on przyszedł się uczyć? I mnie się wydaje, że tu, bez współpracy z władzą, która stanowi prawo, nic z tego nie będzie. Oczywiście. Bo nie zmobilizujecie, sami wiecie, że nie jesteście w stanie ich zmobilizować, żeby przyszli, bo nikt nie przyszedł na te dziadówkowe spotkanie, nie? Nie powiem dziadowskie, ale ja mogę. W związku z tym myślę, że musi być nakaz władzy, musi być mądrej władzy, która na przykład ostatnio w Polsacie razem z panem Konkoleskim i mówiliśmy na temat tego, że władza nagle chce się przed wyborami wycofać z tych wielkich kar, które narzuciła. Ja powiedziałem, to będzie największy błąd, jaki moglibyście zrobić, bo przecież to jest świadczy, że władza jest chwiejna. Jeżeli władza ma odwagę, niech teraz zrobi to.
przygotować trzeba, tak jak e-kierowca czy Stowarzyszenie Kierowca PR, w którym mam szczęście, zaszczyt pracować, żeby wystosować do ministerstwa takie pismo. To musi nastąpić i musi być podparte sankcją, bo jeżeli nie będzie sankcji, to nie będzie siły, żeby ich wygnać. To jest właściwie puenta, będziemy zmierzać do puenty programu. Wyświetlmy, jeżeli mogę prosić, tę ideę Barcelony jako miasta w części bez samochodów. To jest tak, że coraz więcej mamy takich bardzo ciekawych, skutecznych, mniej lub bardziej sposobów ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych w miastach, w dużych miastach europejskich. No i trochę, wydaje mi się, musimy zmierzać w tę stronę, aby do takich zabiegów być skuteczną konkurencją. A będziemy skuteczną konkurencją wtedy, kiedy będziemy nowocześni jako branża i kiedy, myślę, że już wystarczy, i wtedy, kiedy będziemy mieli silne narzędzie w postaci tego, o czym mówicie, w postaci sprzyjającej nam legislacji, zobowiązania nakładanego na kierowców, na kandydatów na kierowców, być może także na rodziców, na cały system edukacji, do tego, aby aktywnie uczestniczyć w długotrwałym procesie edukacji. Szymon, mam przez nawet, całe życie. Nawet powiedz. Mam piosenkę, która to jest. Zaśpiewasz? W stanie. Nie zaśpiewam, ale Marella Rodowicza. Uliczkę znam w Barcelonie. Bogdan Łazuka. Co? Łazuka. Bo Łazuka. To już moje lata. I tam Boniek jakiś i tak dalej. Słuchajcie, tam... Ale chodziłoby o to, żeby znowu nie ulegać bardzo defetystycznym działaniom, jeśli chodzi o miasta. Żeby nie było tak, że nagle się coś wyrzuca, utrudni ludziom życie. To wymaga bardzo mądrego działania. Słuchajcie, ta audycja nadawana jest ze Szczecina. Tak? No tak. I stąd idzie na całą Polskę. I zwróćcie uwagę na jedno, że ten Szczecin budowany był przez tego samego faceta, który budował Paryż. I już wtedy, tyle lat temu, wiedział, jak będzie wyglądał ruch. I dlatego były szerokie ulice, skwery, ronda, cuda i tak dalej. I teraz to, co będziemy, my tu mówimy, to będzie właściwie mówiło o tym, co będzie za 20 lat. Jak zrobimy to głupio, to będzie do niczego. Nic to, z tego nie będzie. To prawda, no. Szczecin jest zbudowany został zbudowany na planach Paryża, no. Haussmanna, tak. Także zdecydowanie prawdziwie. Musiałeś mieć puentę. Nie. jest rzeczywiście twoja. Na pewno dwie rzeczy. Skuteczne rozwiązania, które będą obligatoryjnie obowiązujące dla społeczeństwa, które chce się poruszać pojazdami i które chce uczestniczyć w ruchu drogowym, a z drugiej strony przetrwają ci, którzy będą uczyć nowocześnie, czyli po prostu nowoczesne metody nauczania, które stanowią odpowiedź na preferencje i zapotrzebowanie młodych ludzi, tak żeby oni po prostu chcieli się uczyć. E-kierowco, nie odpuść tego tematu. Naprawdę. Personifikuję e-kierowca, czuję się zobowiązany. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim wam, drodzy widzowie, bo byliście z nami. Dzięki serdeczne. Płyną także do Płocka Stanisław Danielak, Bartłomiej Danielak i również wam życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia, oby szybko. Cyprian, Mateusz realizowali dzisiejszy program. Krzysztof Ledzion, który czuwał nad całym procesem. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia, oby Dziękujemy szybko. Bardzo, miłego weekendu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.